Witajcie. Udało mi się podać z kopalką. Jest założona płyta sterująca od modelu Huina 1592. Jak oglądaliście poprzednie filmy, ja tam wam mówiłem, że przełożę płytę z 93, ale stwierdziłem, że 93 też jeszcze będę kopał w międzyczasie. Nie tylko tą, ale trójką też. A 92 mam już bardziej przeznaczoną na części, ponieważ tam już kilka rzeczy też wziąłem. Zabrałem do 93, teraz tą płytę. Dlatego też stwierdziłem, troszeczkę tam poprzerabiałem, coś tam przelutowałem, jakieś wtyczki wymieniłem i teraz kopalka chodzi. Także myślę, że na tej płycie będę na razie ją użytkował. Oczywiście jak znajdę płytę, znaczy znajdę, jak będzie dostępna płyta u nas w Polsce już, to oczywiście do niej dokupię płytę oryginalną i założę i będzie wtedy hulać. Także teraz wam chcę pokazać film pierwsze kopanie, pierwsza próba wykopu w ziemi. I oczywiście tam parę minut filmu z kopania i tam pod koniec filmu takie podsumowanie, czy po prostu podzielę się z wami spostrzeżeniami. Oczywiście kopiemy, zaczynam kopać na oryginalnym akumulatorze LiPo 2S 2000 mAh. Zobaczę, jak to wygląda z kopaniem w oryginale, a później będziemy coś myśleć, ponieważ to kopanie przypuszczam, że będzie słabe, ale zaraz zobaczycie film z kopania i na koniec podsumowanie filmu. Także zapraszam was do oglądania.
Jak widzicie, kopalka trochę pokopała, jak widzieliście na filmie. No i powiem wam, co wam powiem. Pewnie też to zauważyliście. Kopalka kopała na oryginalnym akumulatorze 2S, LiPo 2S, 2000 mAh, na tym, który daje producent w zestawie. To jest dokładnie ten akumulator. No i jak sami zwróciliście uwagę, no niestety, ale słabo. Słabo, przyznaję się szczerze, że bardzo słabo to wygląda. Bardzo raz, że jest taka trochę powolna, dwa, że jak widzieliście, nie ma siły. Po wbiciu łyżki w ziemię ciężko ma nabrać, dopiero tam, gdzie jest jakaś taka miękka ziemia trochę, to wtedy ją nabierze. Jeżeli tam był gdzieś kawałek trawy, chciałem go wyrwać, no niestety się nie dało. Jak pamiętacie filmy z poprzednim modelem, z 93, z tym, że na LiPo 3S, po mojej takiej jakby modyfikacji, polegającej właśnie na założeniu tego akumulatora, no jak widzieliście, to całkiem nieźle sobie dawała rady. Nie dość, że wyrywała takie trawki, to spokojnie wyrywała, wykopywała, sami widzieliście na tamtych filmach, duże kamienie, no może nie jakieś głazy, ale takie większe kamienie, które były gdzieś tam w ziemi zakopane, spokojnie 93 dała sobie radę i spokojnie te kamienie wyciągała. No ta przypuszczam, że na tej oryginalnej wersji, na tym akumulatorze oraz zauważyliście, zwróćcie uwagę na film, nie wiem, czy oglądaliście cały film, czy sobie przewinęliście, natomiast w pewnych momentach, jak kopałem, to po wbiciu łyżki kopalkę ściągało w stronę łyżki. I ten sam efekt był w 93, dlatego ją dociążałem. I ta również będzie dociążona, tak jak już mówiłem wam wcześniej, we wcześniejszym filmie, że planuję ją dociążyć tak z 2 kilo. No i będzie to nieuniknione. Z 2, może nawet 3, zobaczymy. Na pewno z 2 kilo będzie dociążona, ponieważ jak widzieliście, po wbiciu łyżki model ściąga do siebie. A w 93, jak ją dociążyłem, to łyżka targała, wyciągała ziemię, wyciągała trawę, wyciągała kamienie, a model praktycznie się nie ruszył. Tutaj niestety, ale ją ściąga. Dlatego będzie przeze mnie dociążona z 2-3 kilo. To wam powiem już w następnym filmie, jak to zrobię. Znaczy myślę, że nie będę wam tego pokazywał, ponieważ z racji tego, że obudowa jest ta sama, no to ja sobie tutaj po bokach dołożę odważników na 2-3 kilo. I myślę, zobaczymy, może jeszcze nawet tą część gąsienicową też dociążę. Też tutaj może z kilo jeszcze wrzucę. Ona tutaj ma metalowe gąsienice, metalowy napęd, czyli to już troszeczkę sobie więcej waży niż plastik w poprzednim modelu. Ale myślę, że gdzieś tam jeszcze, znaczy gdzieś tam tutaj sobie odkręcę, jak pamiętacie z zeszłego modelu, odkręcę sobie tą dolną część obudowy gąsienicowej i tutaj sobie właśnie ją dociążę tak, no jeszcze z kilogram. Myślę, że jeszcze z kilo ją dociążę. W gąsienicach i ze 2 kilo u góry, także w sumie gdzieś koło 3 kilo będzie jeszcze dociążona, żeby jej tam nie ściągało. No i oczywiście, tak jak wam już wspomniałem, ten akumulator jest słaby, trzeba go wymienić i założyć 3S-a, tak żeby kopalka miała większą moc. No to tyle z pierwszego kopania, tyle z pierwszych moich takich spostrzeżeń. No jak będziecie śledzić dalej moje filmy, to tam w następnym filmie będzie właśnie kopanie na LiPo 3S. No i już będzie model dociążony, tak jak już mówiłem, te 2-3 kilo, może 2 kilo u góry, kilo jeszcze na dole. Zobaczymy, jeszcze gdzieś tak te 2-3 kilo go dociążę. Także dziękuję wam za uwagę, zapraszam was do subskrybowania kanału, do komentowania, zostawiajcie łapki, dajcie znać, co sądzicie o tym modelu. Czy wam się podoba, czy jednak wolelibyście model 93 poprzedniczkę? No dajcie znać, co w ogóle sądzicie o tym modelu. Czy wam się podoba, czy nie. Także dzięki wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.